Trasa zielona, Toruń, jedź, 244 km. Czy chcesz nawigować od początku? Oczywiście, że nie, bo nie mam dzisiaj na to za bardzo czasu, ale jestem już na trasie. Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to objazd trasy Robinsonady. Prawie że połowy trasy, o tutaj, pięknie prowadzącej przez Szuterek, zamieniający się w jakiś remontowy asfalt w tym momencie. Chcę sprawdzić dzisiaj trochę swoją nogę, chcę sprawdzić dzisiaj sprzęt, bo niestety w ostatnim czasie z tym sprzętem bywa różnie, zaraz Wam powiem dokładnie co i jak. No i chcę też zobaczyć mniej więcej jak prowadzi trasa, aby być trochę, powiedzmy, przygotowany. Dobra, więc ruszam, nie mam też dzisiaj za dużo czasu, 100 parę kilometrów dzisiaj zrobię. I przy okazji Wam powiem, jaki jest plan, nastawienie i czego można się spodziewać. I już na dzień dobry łamię zakaz, bo jest ograniczenie do 20 km na godzinę, a jadę pewnie z 30. Nie patrzę za bardzo, jaka prędkość, ale mam nadzieję, że na tym odcinku ogólnie, co przejadę, będę w stanie uzyskać średnią 30 km na godzinę. Na solo zobaczymy, jak to będzie, bo z tego, co organizator mówił, to trasa ma być szybka. Wiaderek się dzisiaj na szczęście ułożył po mojemu, czyli start pod wiatr i druga część będzie z wiatrem. Dobra, to jazda. Wiem, w sobotę o godzinie 7:55, czyli dokładnie w momencie mojego startu na Robinsonadzie. Więc jeżeli chcecie mnie dopingować, to oczywiście możecie pisać komentarze, one będą mi się wyświetlały na Garminie. No i oczywiście będzie w opisie link do śledzenia, gdzie możecie pchać kropkę, aby jechała jak najszybciej. O! I będzie jakaś góra. No, podjazd solidny, chyba z 3, może 4 metry przewyższenia. Zapowiadam, że będzie ciekawie od samego startu. Z tego powodu, że startuję wraz z zwycięzcą zeszłego roku, z Rafałem Kwiatkowskim, który wygrał, przejechał w to około 9 godzin i nie zrobił ani jednej przerwy. Więc no, będzie ciekawie, będzie ogień od samego początku. Nie wiem, czy będę miał możliwość ponagrywania, pogadania z innymi, bo Rafał bardzo mocny zawodnik. Więc mam nadzieję, że uda mi się jak najdłużej z nim pojechać. Nie wiem, jaką ma nogę w tym roku. Ja miałem dobrą, trochę noga spadła, ale nie jest źle. Dobra, wspomniałem, że chcę przetestować sobie sprzęt, bo ostatnio ze sprzętem bywa różnie. A przydarzyło mi się, że jechałem na testy porównania roweru gravelowego kontra szosa, który za niedługo pewnie wpadnie na kanał, i dałem trochę więcej ciśnienia w kołach Vinci Hookless na oponach Wolfpacka i przydarzyła się taka akcja, zresztą sami zobaczcie. Na asfalcie szedł w szutrach premium. I tyle z tego było. Ale test wyszedł. Po raz pierwszy załadowałem 4 atmosfery do tego zestawu kół z oponami i podczas jazdy opona spadła niestety. Więc trochę się cykam, a po tym w ogóle cykałem się bardzo. Więc muszę podjąć decyzję, czy nie wiem, może lepiej założyć dętki, czy dla pewności zmienić opony na Pirelli Centorato Gravel Mixed. To jest sprawdzone, ulubione, ciut wolniejsze od tych, ale pewniejsze. Jeżeli założyć dętki, to czy zwykłe, czy TPU, nie wiem, będę myślał. Jakby się okazało, że pogoda będzie nie najlepsza, to na pewno wybiorę opony Pirelli, bo będą trochę pewniejsze na mokrych warunkach, a tak to nie wiem. O,
Tutaj też objazd trasy Robinsonady. Dobry. Dobry. Podam kolejnych dwóch. Jest Kruszwica. Zaraz będzie objazd jeziora Gopło. Gopło już kiedyś sam objeżdżałem z siebie, tylko chyba w drugą stronę. Więc zobaczymy, czy trasa mniej więcej to, co ja kiedyś jechałem, czy jest trochę bardziej zmieniona. Ale na pewno widoki będą ładne. Nie będę wam dzisiaj za dużo pokazywał tych widoków, bo zobaczycie na relacji z zawodów. O! Dzisiaj w ogóle, wracając z objazdu tej trasy, będę chciał podjechać w jedno miejsce bardzo ciekawe. Może coś wam się z tego przyda. A mianowicie jadę do galerii półek rowerowych i nie tylko. Niedaleko od mojego domu jest osoba, która się tym zajmuje i robi naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, więc podjadę, zobaczymy, co on tam sobie rzeźbi. W ogóle jaka YouTube-ocepcja. Ci, co akurat oglądają ten film pierwszego dnia od dodania, to widzą, co mniej więcej jadę. Mimo że właśnie pewnie jadę jeszcze na tej trasie. Czyli taki live bez live'a. I pewnie tydzień później będzie pełna relacja z tychże zawodów, ale jeżeli ktoś jest ciekaw, jak na przykład wygląda w pełni ten odcinek, to teraz jadę, tylko że w drugą stronę, to na moim kanale jakiś czas temu wstawiałem objazd jeziora Gopło, gdzie są tu naprawdę bardzo, bardzo malownicze tereny. Tam jeszcze zahaczałem o taki jakby półwysep, na którym się okazało, że nic praktycznie nie ma. Ale jakby ktoś chciał, to jest na przykład przyprawa promem. Jakby ktoś chciał sobie skrócić albo rozmaicić trasę. No, więc zapraszam do obejrzenia. Naprawdę warto tu przyjechać. Na Kujawach są naprawdę malownicze tereny, a duże prawdopodobieństwo, że za niedługo będę mógł wam pokazać co nieco więcej. Ale to na razie tajemnica. Jest jedna rzecz, która udało mi się ostatnio w rowerze naprawić, a mianowicie hałasująca teoretycznie śrubka Shimano. Tak mi się wydawało, że to jest śrubka. Faktycznie jest ona luźna wraz z gniazdem, gdzie jest ona umocowana. Aczkolwiek to nie było to. Wielkim fuksem udało się zlokalizować przyczynę i się okazało, że tak brzęczy kaseta Garbaruka. Tyle pieniędzy. Kurde, jeszcze tego by brakowało. To ona tak brzęczała, mianowicie, a dokładnie w środku jest taka tuleja, która powoduje, żeby kaseta, która składa się tak naprawdę z dwóch części, czyli całego pająka i jednej tej zębatki kolorowej, przytrzymuje to wszystko i jest ona dosłownie, o nie wiem, milimetr za mała. I to ona tak hałasowała w środku. Na szczęście zadzwoniłem do Garbaruka. Bez problemu wysłali zestaw podkładek, aby to naprawić. No, więc chociaż tyle plus. Więc wracam honor Shimano, że to nie śrubka brzęczy, aczkolwiek i tak według mnie Shimano działa jak kupa, a szczególnie z łączonym sprzęgłem. Ale to też temat na inny film. Mam nadzieję, że pogoda na starcie będzie taka sama jak dzisiaj, bo jest naprawdę przepięknie. Trochę później będzie ciepło, ale lubię jak jest ciepło. Lepiej jak jest ciepło niż jak jest zimno i pada. O. Ale zobaczymy. Tymi prognozami bywa różnie, więc nie ma co się na razie nastrajać psychicznie na pogodę.
Jedno mogę zagwarantować, że kto się wybierze, ten będzie miał na pewno ładne widoki, niezależnie od pogody. Dobra, pierwsza część za mną, czyli część pod wiatr. Średnia ładna, bo 29,4. Średnie waty nie takie za duże, jakbym chciał, ale jak na trening może być. Więc póki co, nie kracząc, to noga chyba wróciła. Kręci się naprawdę przyjemnie. Ostatnio wykonałem trochę solidnych treningów i jest ok, jest ok. Myślę, że jeżeli znowu coś się nie podzieje w moim organizmie, to że wszystko, to noga na Robinsona będzie. Ale to nie można krakać, nie można krakać, bo można sobie planować, a później w praktyce wychodzi co innego. Tak bywa niestety, wszystkiego się nie przewidzi. Jadę. Oj. Chyba ktoś tu lekcji nie odrobił. No, nieładnie. No. Dobra, korzystając z tego, że nie jestem dzisiaj na wyścigu, a jedynie na objeździe trasy, to zrobię sobie zdjęcie. Piękny dzień, piękne rejony i dobra noga. Czego chcieć więcej? Tu jest bardzo kluczowy moment, bo wszystko zależy od wiatru i jak będzie wiało w tą stronę, co teraz, to będzie śmierdziało. To nieprzyjemny zapach. Fabryka oleju z pierwszego tłoczenia. Łoj tłoczą. No, to są już drogi, którędy nie jechałem. Robi się ciekawie. Ja osobiście bardzo lubię takie przyautostradówki. Można powiedzieć, taka szybki pas ruchu dla rowerów. Przy autostradzie. Patrzcie, co się stało. Ostatnio nagrywałem film o piórniczkach rowerowych. Dwóch takich sprytnych. Jeden bardziej szosowy, drugi gravelowy. I co? Był piórnik i nie ma piórnika. Więc jak ktoś znajdzie i chciałby mi go oddać, to będę wdzięczny. A jak ktoś nie będzie chciał go oddać, to po prostu będzie posiadaczem nowej pompki Montragera, która ostatnio ratowała mi życie. Ale tego jeszcze nie widzieliście. Multitoola stopika dętki gravelowej wraz z przedłużką Presta. Ach, kurde. Straty. Rzeczowe, ale niemoralne. Dzisiaj na szczęście humor dopisuje. Już prawie 3 godziny kręcenia. Jeszcze max godzinka. Średnia w okolicach 31. Więc jest dobrze. No za to pomysł wpadł taki, że chyba jednak tam włożę bidon z wodą albo z izotonikiem, albo elektrolitami, ewentualnie. Jakoś muszę to w miarę dobrze zabezpieczyć, żeby nie wypadło. Kurde, przecież tu nie było takich ciężkich terenów i dziwię się, że to wypadło, ale podejrzewam, że w tym blasku zaraz przy Kruszwicy zjeżdża z tej ścieżki rowerowej i wjeżdża w las, tam było trochę takich wyboi, więc coś czuję, że tam zobaczymy, może na Robinsonadzie to znajdę, albo ktoś znajdzie inny, no trudno, czasami tak bywa, co poradzić, jest nauczka na przyszłość, więc jestem pewien, że na Robinsonadę zabieram plecak i do plecaka wkładam ten piórnik szosowy. Tam włożę też dętkę. Ostatnio znalazłem z Continentala, mój kolega z pracy znalazł. Z Continentala są z dłuższym zaworem, gravelowe dętki. Zawór 60 mm. No i co? No i tam włożę dodatkowo wodę, więc będę miał łącznie 0,7, 0,7, 2,1 plus 1,5, 3,6 litra. No to musi wystarczyć. Tylko ważne, żeby dobrze zabezpieczyć. Tutaj będzie taka sekcja techniczna, czyli jakieś płyty, korzenie. Czyli nie jest tak łatwo. Cieszę się, że moją pompkę Cyc Plusa schowałem sobie do kieszeni, a nie do tego pojemnika, bo myślałem, żeby tam gdzie upchać, ale mówię, dobra, schowam do kieszeni. Cieszę się, że schowałem tam.
bo już bym się też jej pozbył. To więc jest jedyna póki co moja deska ratunku, jakby coś się stało, ale nawet nie mam dętki. Więc dobrze, że już powoli kończę dzisiejszy rekonesans trasy. Myślę, że to będzie trasa, to będzie moment, gdzie będę chciał spróbować coś odjechać. Bo koń Rafał, z tego co wiem, jest głównie szosowcem i u niego z techniką może być średnio, więc to będzie taki pewnie moment do wykorzystania, aby sprawdzić jego nogę. Stąd jeszcze jest chyba pewnie z 50 km, więc trzeba będzie powoli coś tam kombinować, o ile noga będzie. Jak nie, to po prostu trzeba będzie jechać swoje, łatwo tak mówić. Oby tak wiało jak dzisiaj, bo naprawdę wieje fajnie, solidnie i na powrocie z wiatrem, czyli od strony południowej, więc spoko. No, tu mi się podoba, fajny motyw. Płyty pewnie nie jednemu dadzą się w kość. O, trzeba uważać, żeby nie wypaść. Co tu wpadło? Uła. No nie chciałbym mieć styczność. Dobra, tragedii nie było, nie ma co narzekać. Trochę płyt, to nie Wisła 1200. Dobra, na moim liczniku zaraz będzie 100 km. Właśnie wjechałem do parku solankowego w Inowrocławiu. Więc jeżeli ktoś będzie chciał trochę się wychillować, coś zwiedzić, to niestety będzie musiał troszeczkę odbić tam w prawo, bo tam jest naprawdę bardzo ładna tężnia. Trochę inna niż w Ciechocinku. A, patrzcie, nawet nie w prawo. Pomylone gary, w lewo. Właśnie wjechałem w miejscowość Kłopot i na szczęście nie był to żaden kłopot przejechać przez Inowrocław. Jest trasa poprowadzona w miarę bezkolizyjnie. Jest jeden główniejszy przejazd, ale tak to jakoś organizator wybrnął z tego, jak poprowadzić przez Inowrocław, który jest dosyć dużym i ruchliwym miastem. No może nie tak jak Bydgoszcz czy Toruń, ale jest okej. To już moment powoli się stąd zbierać. Ja jestem tutaj kłopot, właśnie tutaj sobie odbiłem, a ruszałem sobie stąd. Czyli ten kawałeczek teraz muszę przejechać z bocznym przednim wiatrem. Na Garminie chyba jest coś takiego jak, o, wróć do startu. Tak, tą samą trasą, no na bank ty. Najbardziej bezpośrednią. Jedź. Zobaczymy, Garminku, co ty tutaj nam wyczarowałeś. Czy to nie będzie dla ciebie kłopot? Aha, trochę cofnąć. Trochę cofnąć. A jakby kawałek prosto pojechać i w prawo? Nic nie wyczarujesz? Garmin, jaka inteligentna bestia. Kazał przyjechać jakieś 600 km, żeby zawrócić. Nie? To jest w ogóle fenomen przeliczenia tras Garmina, ale to jest temat rzeka na inny odcinek. Nie wierzę, Garmin mi się wyłączył. Ej, no. Przepraszam, Garminie, że na ciebie narzekałem. Nie rób mi takich numerów, co? Nie wierzę. Teraz co wziąć na Robinsonadę? Garmina czy może BSC300 zaryzykować? Chyba wziąć jedno i drugie dla pewności. No, to będzie myśl, chyba wezmę jedno i drugie. Jeszcze na inteligencję Garmina. Jestem na drugiej prostej, która prowadzi z Wrocławia do Wrocławia. Na tej drodze właśnie pozostawiłem samochód. A on mi każe zawracać. Ja nie wiem, kto jest odpowiedzialny za IQ w Garminie. Tą sztuczną inteligencję. Masakra. Dojechane, niecałe 4 godzinki treningu zrobione. A, patrzcie, nie ma średniej 30, 29, 98. No patrzcie, całe 115 km, ale już jaka temperaturka się robi. Dobra, okej. Dobra, prawie 4 godziny, to jest taka godzina, gdzie powoli zaczyna mnie łapać bomba.
delikatna i tym razem też tak faktycznie jest. I w tym momencie normalnie bym wziął sobie jakiegoś tam żela na przedbombia, czyli tego czarnego sisa, ale tym razem chcę spróbować czegoś innego, a dokładnie chcę spróbować czegoś bardziej pożywnego. Nie powiem, że koniecznie super mega zdrowego i tak analizowałem. Ja często lubię zjeść jakiegoś hot doga czy kebaba z żabki i przeanalizowałem z panią z żabki, co można zjeść na zimno. I powiedziała, że kebaba to raczej nie polecam na zimno, ale może takie panini można spróbować i to nie z serami, tylko z kurczakiem. A ja panini z kurczakiem bardzo lubię, więc myślę, że sobie wezmę właśnie takie panini do plecaka i przy tej czwartej godzinie spróbuję to zjeść. Ewentualnie przy piątej ten żel na przedbombia i zobaczymy, co będzie dalej. No, średnia moc dosyć słaba, bo 207 W. Na początku było 220, średniej 230 N/B, noga trochę powiedzmy, że osłabła, albo po prostu ja chciałem kręcić trochę wolniej. Nogi mam trochę zajechane, bo ostatnio bardzo dużo treningów zrobiłem, całe szczęście. Od tego wczoraj ponad 11 km biegania w tempie poniżej 5. Już dawno nie przebiegłem dystansu w okolicach 10 km, głównie piątki, a nawet wcale przez ostatni miesiąc. Więc nogi są jak z betonu, więc czas je troszeczkę też odbetonować. Jest taki fajny, przyjemny sposób i mam nadzieję, że będzie on jutro dla mnie dostępny. Teraz już tylko odpoczynek, regeneracja, chill out, ładowanie węgli i start. Trzymajcie kciuki. Ja też za wszystkich trzymam kciuki, co startują. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób stanie na starcie, a bardzo dużo osób będzie stało na starcie, bo jak na mazowieckiej Robinsonadzie na dystansie 500 było chyba z 15 osób, na 250 było z 90, na białej trasie 150, nie wiem, ale też powiedzmy, że było dużo. Tak teraz na 500 będzie 90 osób, a na 250 będzie około 200, więc bardzo, bardzo dużo. Więc trzymam za wszystkich kciuki. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, ale planować sobie można, aby w trakcie wychodzi co innego. Ja teraz jeszcze lecę do galerii półek. Zobaczymy, co czeka mnie tam ciekawego. W środku schoweczek, półeczka na jakieś przeróżne rzeczy. No pierdółki, właśnie na, wiesz, możesz, u góry na kask, tak? Możesz rzucić książkę nawet, u góry kask położyć, tak. No nie? Rama jest na takiej stółce. Naprawdę to jest taka pianka neoprenowa. Jest mega. Nie żałuję, daje 5 mm. No bo dzięki temu no, nie ma szans, żeby to po prostu dobić do końca, nie? Więc spoko. To sobie fajnie leży bezpiecznie. Zresztą ja mam we wszystkich modelach rowerowych zawsze stosuję tą wyściółkę, dlatego, no bo jej ufam, jest bezpieczna, no nie? Okay. A jest ten model podstawowy, jest taki basic. Mam model na MTB. No i ten jest czwarty, taki najbardziej, nie wiem, uważam, minimalistyczny, ale z fajnymi zaokrągleniami, trochę taki, no, nawiązujący do jakiejś takiej retro sytuacji. Nie wiem, ja jeździłem mini, więc mi na przykład takie kształty się bardzo, bardzo podobają. Nie? Ile takie cudo kosztuje? Wiesz co, nie myślałem jeszcze o tym, bo to jest wszystko w tworzeniu, no ale najdroższe to jest oczywiście blacha, nie? No tak. Blacha, malowanie proszkowe, gięcie, więc nie chcę składać deklaracji, ale jak to wszystko weźmiesz i przemnożysz przez brutto, bo to muszę na fakturę sprzedawać, no to jest koło, myślę, nie wiem, 150 zł, coś takiego, no nie? To jest ogólnie taka moja idea, że tak jak pierwszy ten, który jest półką też na buty, sprzedawałem za 150 zł samą górę, to właśnie cały czas dążyłem do tego, żeby te górne, podstawowe elementy w tych cenach robić, no nie? Że po prostu, że w tej kwocie takiej podstawowej każdy dostanie coś, co bezpiecznie, fajnie i w dobrym wykonaniu będzie mógł powiesić swój rower, no nie? Więc to jest to. On oczywiście występuje, tu jest taki pierdolnik magazynowy, ale on występuje i w brązowym kolorze i w czarnym. Najszybciej to trafi na Instagrama. Dlatego, bo po prostu tam wrzucam codziennie, chcę jeden produkt zrzucić. Koło 11 ujęć jest produktów, plus jeszcze wersje kolorystyczne, więc 11 produktów trafi na Instagram.
I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.